www.e-kolo.pl. Ale szanowni państwo, jedna rzecz jeszcze chciałbym, żeby tutaj wybrzmiała i byśmy na to zwrócili uwagę. Święto Ogórka. Jest to sytuacja, szanowni państwo, na którą tak naprawdę wszyscy tutaj sobie mocno zapracowali, ale szczególnie osoby, które tworzyły tą całą ważną historię. Okazuje się, że tak naprawdę to każda społeczność, każdy region, każda w zasadzie miejscowość ma coś szczególnego, ma coś charakterystycznego, ma coś, czym wyróżnia się na tle swoich sąsiadów. Tylko potrzebni są ludzie, którzy mają w sobie mądrość, kreatywność, pomysł na to, by to znaleźć, to zaszczepić w swojej społeczności i stworzyć z tego tak fantastyczną imprezę jak ta. Bo to już nie jest impreza nawet gminna czy powiatowa, to już tak naprawdę jest impreza, która wpisała się w kalendarz imprez wielkopolskich. Chciałbym, żebyśmy tutaj naprawdę gromkimi brawami podziękowali tym, którzy to wszystko wymyślili i dzisiaj do tej formuły sprowadzili. Wszelkie gratulacje należą się Teresce i Krzysiowi Góreckim. Brawo! Brawo Krzysiu i brawo Tereska. Tereski nie widzę, bo oczywiście jest zapracowana, w przeciwieństwie do prezesa. Ale szanowni państwo, oni są tak doskonali, bo znam ich trochę, że oni byliby gotowi sami zorganizować tą imprezę. Ale po co? Po to się ma przyjaciół, po to się ma kolegów i po to jest ta cała społeczność, byśmy razem tworzyli, bo wtedy nam bardziej to wszystko smakuje i bardziej nas to bawi. W związku z powyższym chciałbym też pogratulować tym, którzy tą imprezę tak naprawdę zorganizowali, przygotowali i zostawili trochę czasu na tym terenie. Gratuluję panu burmistrzowi miasta Idombia, Tomaszowi Ludwickiemu. Brawo panie burmistrzu. Wszystkim pracownikom urzędu na czele z panią dyrektor Moniką Szymanowską, która tutaj była każdego dnia. Gratuluję i dziękuję kołom gospodyń wiejskich, strażakom, wszystkim instytucjom i organizacjom, które w to całe święto się włączyły. Przekazuję serdeczne podziękowania za zaproszenie na tak ważne dla branży rolniczej i gminy Dąbie święto. Doroczny Dzień Ogórka to nie tylko tradycyjny moment podsumowania sezonu i dotychczasowych zbiorów, ale przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także popularyzowania najnowszych metod produkcji warzyw. Działające na terenie naszego województwa plantacje to przykład tego, jak łączyć tradycję z innowacyjnym prowadzeniem przedsiębiorstwa na wsi. I tutaj, szanowni państwo, nasz lokalny przedsiębiorca, pan Górecki, który prowadzi przedsiębiorstwo związane z branżą, która jest bardzo na tym regionie znana i działa na terenie całej Polski. Szanowny panie przedsiębiorco, chylimy czoła w latach ciężkiej pracy i połączenia wszystkiego. Cykliczne spotkania wielkopolskich producentów ogórków pozwalają na przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców produktu o sprawdzonej, wysokiej jakości i pochodzącego z nowoczesnych, ekologicznych upraw. Jestem przekonany, że wartościowy produkt lokalny zachęci odbiorców do wybierania tego, co wyrosło i powstało w naszym regionie, w powiecie kolskim, w województwie wielkopolskim. Życzę wszystkim udanego świętowania oraz wielu inspirujących i przydatnych spotkań. Przekazuję też serdeczne życzenia wielkopolskim patronom ogórków, obfitych plonów, sprzyjającej pogody, która jak najbardziej dzisiaj nam sprzyja, rozwijających się rynków zbytu, a także satysfakcji z pracy. Z wyrazami szacunku, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Wracamy do normalności. Ta normalność to właśnie są takie spotkania, jak dzisiaj. Gratuluję panie burmistrzu, panie Krzysztofie, za tą organizację. Po raz 14 możemy się tutaj spotkać i bodajże uczestniczę prawie we wszystkich dniach ogórka, bo one są piękne. One promują nasz region, promują zdrowy styl życia, promują koła gospodyń wiejskich, które dostają wsparcie, promują to, co najważniejsze, rolnictwo.
produkcję roślinną, bo przecież rolnictwo potrzebuje rozwoju. Rolnicy potrzebują rozwoju i ten rozwój ma miejsce. Przewiduje to Ład Polski. Są dobre perspektywy. Jest z nami tutaj dyrektor Agencji Modernizacji Rolnictwa. Można już składać wnioski na nowe nabory, na nowe maszyny, na wsparcie dla każdego. I zachęcam Państwa również do skorzystania z tych możliwości, bo instytucje tutaj wokół rolnictwa są z nami i dzielą się doradztwem. Ale bardzo ważna sprawa, abyśmy mogli spotkać się za rok. Mobilny punkt szczepień. On jest bardzo ważny. Powiem Państwu dlaczego. Bo w szpitalu wojewódzkim, gdzie był minister Niedzielski, osoby, które tam przebywały, 50 osób, które przebywa w szpitalu wojewódzkim, wszystkie trafiły, bo są niezaszczepione. Nikt z zaszczepionych nie trafił. I proszę sobie wyobrazić, wszystkie osoby, jeszcze raz powtarzam, bo to jest bardzo ważne, trafiły do tego szpitala, bo są niezaszczepione. I dlatego zachęcam Państwa, abyśmy mogli się spotykać, moglibyśmy za rok, o tej samej porze, cieszyć się tym świętem, tym waszym świętem, naszym świętem, bo to jest święto naszej gminy, miasta Dąbie, gminy, mieszkańców, rolników, producentów, dzieci, bo w nich mamy tą przyszłość. I jeżeli będziemy zaszczepieni, będziemy mogli na pewno żyć z bardziej optymistycznym spojrzeniem w przyszłość. Wszystkiego najlepszego życzę, dobrej zabawy, dobrych rozmów, dobrego jedzenia, bo również takie tutaj jest.